Rafał Kuptel nie poprowadzi już szczypiornistów Gwardii Opole. Zarząd klubu podjął decyzję o zwolnieniu trenera. Trwający sezon i tak miał być ostatnim dla Kuptela w Opolu. W styczniu podjęto bowiem decyzję, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Gwardia jednak od 2 miesięcy nie zdobyła punktów, przegrywając 7 ligowych spotkań z rzędu. To sprawiło, że Opolanom grozi spadek z Superligi. Walkę o utrzymanie drużyna będzie kontynuować pod wodzą dotychczasowego asystenta Kuptela, Adriana Fiodora. Rafał Kuptel w Gwardii pracował od 2014 roku. Za jego kadencji Opolanie zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski i grali w fazie grupowej europejskich rozgrywek. W Bytomiu zorganizowano Puchar Polski osób z niepełnosprawnościami w judo. Nasz region w rywalizacji reprezentowali zawodnicy Jedynki Opole. Łącznie do walki przystąpiło blisko 100 zawodników z całej Polski. Cieszę się, że mogłem przyjechać po raz pierwszy to Bytomia i wygrywać trzecie miejsce z 1 zawodnikami. Na tatami znakomicie zaprezentowali się reprezentanci uczniowskiego klubu sportowego Jedynka Opole. Podopieczni Lesława Licznara w Bytomiu wywalczyli 7 medali, w tym 4 złote. Na najwyższym stopniu podium stanęli Fabian Szymaniec, Kacper Sajkowski, Daniel Przybyła i Adrian Pietruszka. Mieliśmy bardzo ciężkie treningi, bardzo dużo przygotowania do tych zawodów tutaj. No miałem 3 walki stoczone tutaj z moją wagą, no to jest bardzo ciężko. Dziękuję bardzo trenerowi, że tyle nam czasu poświęca, żeby z nami tutaj przyjechać. Kolejna runda Pucharu Polski osób z niepełnosprawnościami zaplanowana jest w Opolu. Zmagania judoków w stolicy naszego regionu obserwować będzie można w październiku. Rolnik Głogówek Biedrzychowice wciąż walczy o utrzymanie w drugiej lidze. W 5 tegorocznym meczu podopieczne Arkadiusza Fludra grały u siebie z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Zespół z Podkarpacia do meczu w Głogówku przystępował z serią 6 meczów bez zwycięstwa. Kolbuszowianki ambitnie rzuciły się więc do ataku, a wynik otworzyły w 25 minucie. Z rzutu karnego trafiła Karolina Janas. Rolnik wyrównał tuż przed przerwą, a na listę strzelców wpisała się Paulina Poręba. W drugiej części gry padł tylko jeden gol. Jego autorką była zawodniczka gości Barbara Kaznecka i mecz zakończył się zwycięstwem Kolbuszowianek 2-1. Indywidualne błędy, które dzisiaj popełniliśmy, zdeterminowały nas do tego, że to my musieliśmy gonić wynik i w przekroju całego spotkania uważam, że remis byłby na pewno słuszny. Natomiast taka jest piłka. Wygrywa zespół, który strzela więcej bramek. Jechaliśmy z wielką chęcią zwycięstwa i na pewno nie przyjechaliśmy tutaj na łatwy mecz. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. No, po prostu byliśmy bardzo zmobilizowani. To nie było tak, że my patrzyliśmy na dół, że na dole tabeli jest Rolnik i tu będzie łatwo i przyjemnie, tylko wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Drużyna z Głogówka w ligowej tabeli zajmuje miejsce 11 i ma 2 punkty straty do strefy bezpiecznej. W niedzielę Głogówczanki zagrają w Zduńskiej Woli. Środa będzie w naszym regionie dniem różnorodnych sportowych emocji. Tego dnia poznamy finalistów wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w Bogacicy i Starowicach. iPrime Bogacica to jedyny przedstawiciel klasy okręgowej na tym etapie pucharowych rozgrywek. Jego rywalem będzie czwartoligowe Porawie Większyce. W drugim półfinale lider czwartej ligi opolskiej, czyli LZS Starowice, zmierzy się z broniącą się przed spadkiem na ten poziom rozgrywkowy Stalą Brzeg. Mamy mało czasu na regenerację, gdzieś musimy odpocząć do środy i ważny mecz mamy w środę, a następnie w sobotę w Bytomiu, bardzo ciężkie spotkanie. Oba mecze półfinałowe zaplanowano na godzinę 17. W Rzeszowie natomiast drugi mecz drugiej rundy play-off rozegrają jutro koszykarze Pogoni Prudnik. Po sobotnim zwycięstwie na własnym parkiecie prudniczanie potrzebują jednego zwycięstwa, by wywalczyć awans, bowiem rywalizacja toczy się do 2 wygranych meczów. Specyficzna hala, tak jak mówię, ale mamy doświadczonych gości, mamy Mordzaka Prostego, Tomek Madziar, więc głęboko wierzę w to, że wrócimy zwycięstwem i zakończymy tą serię 2-0. W przypadku niepowodzenia trzeci mecz serii zostanie rozegrany w sobotę w Prudniku.